mam depresję. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak, zgadza się, kolejny odcinek z programu Szpital, bo czytałem wasze komentarze i wiem, jak bardzo chcecie ten program. Jezus Maria, uspokójcie się trochę. Ale oczywiście zanim zaczniemy, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. I co, to chyba tyle, no nie, to oglądajmy. Zapraszam. Tymczasem na oddział ratunkowy pogotowie przywozi ciężko rannego 60-latka. Mężczyzna został postrzelony przez jednego z bandytów podczas napadu na jego kantor. Stan pacjenta jest krytyczny i musi być natychmiast operowany. To jest ten postrzelony pacjent? Postrzelony pacjent? Nie! To jest jakiś inny randomowy pacjent, który tak po prostu sobie zaczął krwawić z brzucha. Tak, rany postrzałowe, klatki piersiowe i brzucha. Stracił dużo krwi. Bradykardia, ciśnienie jest 70/40. Jedźcie na blok, natychmiast. Urszula! Zawiadom blok, że mamy pacjenta z radami postrzałowymi. O, Dominika. Chodź, kochanie, słuchaj, przebierzesz się i przejmiesz moich pacjentów. Dobrze, dobra? A co się stało? Monika, nie mam czasu, meczyk leci, meczyk! Mam pacjenta z radami postrzałowymi. Pacjent ma rany postrzałowe, klatki piersiowej i brzucha. Stracił dużo krwi. Podejrzewam, że ma rozległe uszkodzenia narządów wewnętrznych. Skąd to wiem? Bo połowa jego narządów wewnętrznych jest na zewnątrz. No jego stan jest krytyczny. Nie wiem, czy uda nam się go uratować. W czasie, gdy trwa operacja rannego właściciela kantoru, na oddział ratunkowy przychodzi bandyta, który brał udział w tym napadzie. No wow! Dziękuję, pan narrator! Dziękuję od razu za spoiler! A mnie się czepialiście, że ja niby spoileruję. 20-latek został postrzelony podczas policyjnej obławy i szuka pomocy. Mężczyzna nie wie, że do tego samego szpitala przed chwilą trafił właściciel kantoru. Jezu, ty krwawisz. Dasz radę wypełnić dokumenty? Tak. To spróbuj. Masz tutaj. Bandyta ma przy sobie pieniądze z napadu, za które chce uciec z kraju razem ze swoją dziewczyną, którą bardzo kocha. Dla niej postanowił zmienić swoje życie i skończyć z kolegami, z którymi brał udział w napadzie. Grażyna, zaufaj mi, mam tutaj całe 1500 zł, my za te pieniądze odmienimy życie. Wie, że ci teraz go szukają i chcą odzyskać pieniądze, które zabrał. Zależy mu, by lekarze jak najszybciej usunęli kulę, która utkwiła mu w nodze. No, a jakby lekarze pytali, skąd ta kula, to powiedz, że nie wiem, upadłeś na nią, czy coś w ten deseń. W szpitalu pojawia się dziewczyna bandyty. 19-latka nie wie o napadzie. Nathan powiedział jej, że skaleczył się piłą do drewna. No niestety! I okazuje się jeszcze, że ta piła do drewna była uzbrojona! Jeszcze postrzeliła Nathana! Jakiś czas temu okłamał ją również, że wygrał milion w totolotka, a teraz właśnie odebrał pieniądze. Kinga nie może doczekać się już wyjazdu. I Kinga tak po prostu uwierzyła, że jej chłopak, dawny przestępca, przypominam, wygrał milion złotych, a nie zdobył je w inny sposób. Ona w to uwierzyła, tak? Kochani, jakby Kinga pytała, to jak coś, te wszystkie pieniądze, które dostaje się w nagrodę w totolotku, one zawsze są ubrudzone krwią, dobra? Jakby pytała. Postanowiła zostawić rodzinę i razem z Nathanem zamieszkać za granicą. Ja zabrałam matce. A walizkę? Jest u Lizy. To proszę cię, jedź po nią. Byle szybko. Dobrze, a byłeś w totolotku? Dali ci te pieniądze? Tak, Kinga, dali mi te pieniądze, ale okazało się, że podatek od tych pieniędzy jest wart więcej niż te pieniądze i musiałem bank napaść, żeby podatek zapłacić. Tak, nawet byłem w kantorze, rozmieniłem już wszystkie. Mamy euro, dolary, możemy jeździć po całej Europie. Kocham cię. Ciebie też. Trochę podejrzane, że powiedziała, że go kocha dopiero jak zaczął wymieniać euro, dolary i tak dalej. Jędziuszko, cię proszę, cię, no, tylko szybko. Przytrzymaj się. Poczekaj. Masz wódkę? No mordo, po co pytasz? Wiadomo, że zawsze przy sobie. Ja chyba nie powinieneś pić. Wiesz, jak to... Chłopak bardzo cierpi. Poprosił więc dziewczynę, by przywiozła mu alkohol. O shit, ona naprawdę ma przy sobie wódkę. Który ma nadzieję, pomoże mu wytrzymać ogromny ból. Kocham Nathana najbardziej na świecie i chcę z nim wyjechać, bo wiem, że on tutaj źle skończy. Wierzę, że ta wygrana w totolotka to jest jakiś znak, że Nathan w końcu dostał szansę, żeby zmienić swoje życie. Na oddział ratunkowy przyjeżdżają policjanci, którzy brali udział w obławie podczas napadu na kantor.
Chcą dowiedzieć się, w jakim stanie jest jego właściciel i dać mu ochronę. O Jezus Maria, przez chwilę myślałem, że jak powiedzieli dać komuś ochronę, to naprawdę sądziłem, że może chodzić o Natana, bo przecież wygrał 1 000 000 złotych, no niebezpiecznie jest chodzić z 1 000 000 złotych przy sobie, no nie? Ale potem sobie przypomniałem, że Natan ma te pieniądze skądś indziej. Podejrzewają, że ranny napastnik może szukać pomocy w tym szpitalu. Gdyby przywieźli kogoś, gdyby zgłosił się tutaj ktoś podejrzany, proszę nas o tym od razu poinformować. 20-latek nie wie, co robić. Chce się wycofać, a z drugiej strony bardzo cierpi i chce, by lekarze jak najszybciej usunęli kulę, która utkwiła mu w nodze. Natan, byczku, po prostu to olej! Zrośnie się, mordo, rozchodzisz to i tak dalej. Kto wie, możesz czasem przywiążesz się do tej kuli. Nada się jej imię czy coś, będziesz hodować jak chomiczka. Ranny bandyta wie, że nie może dłużej czekać. Boi się, że koledzy, z którymi napadł na kantor, za chwilę zaczną go szukać. W pokoju zabiegowym był jakiś, tak? Na pewno, no. Dzięki. Bandyta sądzi, że wystarczy lekarz i kilka narzędzi, żeby szybko usunąć kulę. A jak doskonale wszyscy wiemy, gdy do szpitala zgłasza się koleś z raną postrzałową, to lekarze wyciągają tą kulę bez pytania i pozwalają kolesiowi iść do domu. Postanowił zmusić doktor Dominikę, żeby mu pomogła. Ale tutaj nie wolno wchodzić. Zamknij się, albo cię zabiję, rozumiesz? Zamknij się, bo ci zrobię krzywdę! Albo w sumie nie, bo ty jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc i może mi wyciągnąć kulę z nogi. To nieważne. Ale zamknij się! Jesteś lekarzem? Tak. Jesteś lekarzem? Tak, jestem lekarzem. No to wyciągniesz mi tą kulę z nogi, rozumiesz? Mordo, ja jestem lekarzem psychiatrą. Ale skoro tu już jesteśmy, siadaj, opowiadaj. Odsuń się od drzwi. Dostałem kulkę i masz mi ją wyjąć, rozumiesz? Zaszyć, nie wiem. Ty masz wiedzieć. Co robisz? Odsuń się stamtąd. Muszę założyć rękawiczki. Tylko nie kombinuj. I mów, co robisz. Słyszysz? Ja dosłownie teraz czekam na moment, w którym Natan ogarnie, że on musi ten cały zabieg mieć robiony bez znieczulenia. Bo, no come on, jeżeli będzie miał robione znieczulenie, to istnieje bardzo duża szansa, ja bym powiedział w zasadzie, że 100% szansa, że ta pani doktor poda mu jakiś środek nasenny po prostu zamiast znieczulenia i sobie wyjdzie w tym czasie i poprosi policjantów o wejście. No, Natomiast sądzę, że Natan może nie należeć do najbystrzejszych chłopców i do takiego wniosku jeszcze nie doszedł, ale zaraz do tego dojdzie, dajmy mu czas. Pospiesz się. Gdzie się gapisz? Zostaw. Co robisz? No mordo, no chciałem SMS-ka do Radia Z wysłać, żeby mi męża pozdrowili podczas audycji. No. Pozdrawiam serdecznie pana Witka z ciężarówki w trasie na Lwów. Muszę ci rozciąć spodnie. Doktor Gajda ma nadzieję, że personel szpitala szybko zauważy jej nieobecność. Liczy również, że bandyta nie zauważy pozostawionego telefonu i uda jej się wezwać pomoc. Posłuchaj, ta kula mogła utkwić blisko tętnicy. Jeżeli tak ją uszkodzi, to wykrwawisz się na śmierć, rozumiesz? No to lepiej się postaraj. Ale ja nie jestem chirurgiem, nie mam kwalifikacji, nie mam narzędzi. Nie rozumiesz? Masz mi wyjąć tą kulę, albo cię zabiję. Aha, tak to się nie bawię, nie wyciągam tej kuli w takim razie. Pospiesz się. Co robisz? Mów, co robisz. Odejdź stamtąd. Muszę ci to znieczulić. Nie chcę żadnych strzykawek, rozumiesz? Odłóż to! Ale ty nie rozumiesz, jaki to jest ból! Skończ, dawaj na żywca! Oj, dobra, przepraszam! Najwyraźniej Natan odrobił jednak pracę domową. Tylko to ja się nie spodziewałem, że będzie aż takim hardkorem. Jestem hardkorem! Mężczyzna nie ufa lekarce. Pije alkohol, który pomaga znieść mu ogromny ból. Tak bez popitki i bez cytrynki i limonki i nie w kieliszku do martini i bez parasolki u góry, ble!
szybciej. Doktor Dominika rozpoczyna zabieg 20-letniego bandyty, który wraz z kolegami napadł na kantor. Chłopak został postrzelony w nogę przez policję i zmusił doktor Dominikę, by wyjęła mu kulę. Przerażona lekarka musi wykonywać jego polecenia, bo ten cały czas grozi jej bronią. W dodatku mężczyzna ma przy sobie alkohol, którym się znieczula i jest coraz bardziej pijany. Muszę ci naciąć tą ranę. Ale to trzeba tą kulę wyjmować, czyścić ranę, zszywać. Komu się to chce? Pani doktor, pani chce szybko załatwić sprawę? Wrzućcie chłopaka do rezonansu magnetycznego. Ta kula od razu z niego wyjdzie. Jezu, ale jakie to jest okropne. Poczekaj. Ale ja nawet jeszcze nie zaczęłam. Mówiłam ci, że nie dasz sobie rady bez znieczulenia. Nie chcę żadnego znieczulenia, rozumiesz? Jakiś uspokajacz albo usypiacz. Wytrzymam, dawaj. Nathan, byczku, ja nic nie chcę mówić, ale akurat tobie teraz by się przydały leki na uspokojenie. Nie podchodź, nie waż się. Ale oni i tak się zorientują, że ja tutaj jestem. Ja nigdy nie zamykam drzwi od tej sali. Jak się zorientują, to wezmą ochronę. To lepiej się pospiesz. O, i gotowe, wyciągnęłam kulę. Ale Nathan, niestety do końca życia będziesz miał teraz dziurę w nodze. Więc jakoś fajnie może ją wykorzystaj, nie wiem. Długopis tam trzymaj, o. Doktor Dominika podejrzewa, że kula utkwiła bardzo blisko tętnicy i prawdopodobnie rozpadła się na mniejsze kawałki. Próbuje palcem wyczuć położenie odłamków. Zdaje sobie sprawę, że sama może nie poradzić sobie z ich usunięciem. Nie ruszaj się teraz. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! W tym samym czasie Nathan. Ktoś na pewno jest w środku. Słyszałam krzyk. Tymczasem jedna z pielęgniarek informuje szefową, że pokój zabiegowy jest zamknięty i w środku dzieje się coś niepokojącego. Dominika! Dominika, jesteś tam? Dominika! Drzwi są zablokowane. Dominika! Pielęgniarka oddziałowa jest pewna, że w sali zabiegowej coś się stało. Także ona od dłuższego czasu nie mogła znaleźć doktor Gajdy. Udo miał powiązane koszulą, krew mu z tego leciała i powiedział, że się piłą pociął do drzewa. No to pięknie, zostań tutaj, dobrze? Ale proszę nie zapominać o jednym bardzo ważnym fakcie. Ta piła była uzbrojona w pistolet. Ula. Tak? Posłuchaj, był tu jakiś chłopak z raną Uda? Mhm, był taki młody, dziwny strasznie. W ogóle na bas groił coś na tej karcie i zniknął. Chodź ze mną. Co się stało? Prawdopodobnie on się zamknął z Dominiką w zabiegówce. Co? No tak. Weź to. O Boże. Ela, cholera jasna. Co cholera jasna? Ej, bo była to policja i dwóch bandytów napadło na kantor i jeden z nich jest postrzelony i może szukać pomocy i kazali nam uważać. Dobra, dziewczyny, miejcie tu oko na wszystko, ja muszę iść do ochrony szybko. Elżbieta Sułowska chce natychmiast zobaczyć monitoring z sali zabiegowej. Dzięki niemu dowie się, co dzieje się wewnątrz. Chwila, stop! W tej sali zabiegowej jest monitoring i ochroniarze nie siedzą i nie patrzą, co się dzieje na tych kamerach? Co oni robią w tym czasie? Panowie! Puśćcie mi szybko monitoring z zabiegówki, dobrze? A nie, dobra, sorry. Rzeczywiście, jeden z nich siedzi przy tych kamerach, ale jakimś cudem nie zauważył napadu. A drugi? Drugi sobie książkę czyta. Co się stało? No ktoś się tam zamknął, drzwi są zablokowane i można wejść. No rzeczywiście, ktoś tutaj jest. Niech pan to da na duży obraz. Rany Boska ma broń. Dzwoń po policję, w tej chwili. Po policję? Zgłupiałeś? Ten koleś ma broń! Trzeba zadzwonić wyżej. Halo, Straż Miejska? Kamera zainstalowana w pokoju zabiegowym rejestruje doktor Dominikę i młodego bandytę. Ochrona szpitala musi wezwać policję, a szefowa pielęgniarek ewakuować izbę przyjęć i salę segregacji. Grozi jednemu z naszych lekarzy. Tak. Dobra, czekamy. No, przynajmniej takie szczęście w tym nieszczęściu, że jakby ktoś był ranny, to mają chociaż blisko do szpitala. Mamy jeszcze dwóch mundurowych przed blokiem operacyjnym. Ja pójdę ich poinformować. No, co ja mam teraz zrobić? Pani Elu, niech pani idzie, bo trzeba ewakuować pacjentów z sali segregacji z izby przyjęć. No dobra, no idę. Ja zaraz do pani dołączę. Dobrze. Ja zaraz do pani dołączę, tylko historię przeglądania usunę, zanim policja przyjedzie. Bardzo się boję. Boję się, że ten bandyta zrobi Dominice jakąś krzywdę. Przecież nie wiadomo, co to za człowiek i jakie on ma zamiary. Ja wiem, że ja powinnam zachować zimną krew, ale nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji.
Już? Nie, Natan, jeszcze nie. Po raz trzeci ci mówię, że jeszcze nie. Dopiero rękawiczki założyłam. Doktor Dominika bardzo się boi. Trzęsą się jej ręce i z trudem wykonuje proste czynności chirurgiczne. Niestety obawiam się, że to nie jest wszystko. Nie wytrzymam. Bandyta nie zdaje sobie sprawy, że jest obserwowany przez ochronę szpitala. Jest coraz bardziej pijany i nie zauważa, że w pokoju są kamery. To znaczy, dobra, umówmy się. Natan po pierwsze jest pijany, po drugie jest w gigantycznych emocjach, po trzecie jest postrzelony. Możemy mu chyba wybaczyć, że nie zauważył kamery w rogu pokoju. Ale tego, że nie zauważył pana operatora, który chodzi cały czas z kamerą przy nim i filmuje jego i panią doktor na zmianę, tego to już mu nie wybaczę. Ja nie mogę znaleźć pozostałych odłamków, potrzebny ci jest tomograf. Nigdzie się stąd nie ruszę, rozumiesz? I ty też... Nie rozumiesz, że ja nie potrafię ich znaleźć? No to się skup! Nie mogę się skupić, jak mi trzymasz spluwę przy głowie! Wyciągaj dalej. Szefowa pielęgniarek musi jak najszybciej ewakuować pacjentów oraz personel z izby przyjęć i sali segregacji. No i co? Ulka, posłuchaj. Zadzwoń do koordynatora. Musimy tymczasowo zamknąć izbę przyjęć. Jasne. Słuchaj, facet mierzy do Dominiki z pistoletu, jest uzbrojony, jest niebezpieczny, musimy czekać na policję. Ale Ela, policja tutaj jest, dwóch mundurowych, to oni powiedzieli o tym napadzie. Wiem, ja wiem, ochrona ich zawiadomiła, czekamy na kolejnych. Mhm. Dobrze, a co zresztą, którzy czekają? A ciężkie przypadki mamy? Znaczy nie, jest ból brzucha, jakieś złamanie ręki. Dobra, ważne, dobra, poradzę sobie z tym, ty dzwoni. Halo? Tak, tak, to ja dzwoniłam. Proszę państwa, proszę mnie posłuchać. Tymczasowo musimy zamknąć izbę przyjęć, także zapraszam państwa do innego pomieszczenia, tam zaczekacie, dobrze? Proszę za mną wszystkich, bardzo proszę. Ale proszę dlaczego? Za mną. Co się dzieje? Mamy małą awarię, ale zaraz ją usuniemy. Także proszę za mną, proszę sobie rzeczy zabrać. Niedługo, proszę za mną. Ula, chodź, pomożesz mi. Panią też proszę ze mną. Ochrona szpitala powiadomiła już o całym zajściu policjantów, którzy wciąż są na jego terenie. Elżbieta Sułowska rozpoczyna ewakuację pacjentów z sali segregacji. Dziewczyny, Agnieszka. Ale powiedz mi, co z doktor Dominiką? Wiadomo już coś? Słuchajcie, na pewno musimy ewakuować pacjentów stąd na salę obserwacji, ale dobrze? Ale to teraz. No trudno, ale musimy ich Elka, tam przenieść. Co się stało? Co z doktorem? Doktor Dominika jest zamknięta w zabiegówce z jakimś bandytą. Co ty opowiadasz? Czyli wie pan doktor, jak u nas w szpitalu dzień jak co dzień. I nie, nawet nie żartuję. Obejrzyjcie inne odcinki szpitala na moim kanale. Dzień jak co dzień. Tak, musimy przenieść pacjentów stąd i z izby przyjęć na salę obserwacji. A policja już wie? Ktoś zadzwonił? Dwóch mundurowych tutaj jest, z kryminalnego jadą. Dobra. Proszę państwa, musimy państwa przenieść na inną salę. Bardzo proszę wykonywać polecenia pielęgniarek, dobrze? Bardzo państwa proszę, spokojnie. Posłuchaj, naprawdę nie mamy teraz na to czasu. Proszę uspokój się, dobrze? Czekajcie chwila. Ta dziewczynka krzyczała, że ona nie chce żyć. Na to lekarz. Słuchaj, nie mamy na to czasu, dobra? Ogarnij się dziewczyno, okej? 15-letnia Ania razem z innymi pacjentami zostanie przeniesiona na salę obserwacji. Dziewczyna po rozmowie z byłym chłopakiem jest załamana i chce popełnić samobójstwo, by pokazać wszystkim, jak bardzo jej na nim zależy. Jeszcze wyniki badań, Sylwia, to ci przyniosę później, dobra? Tym razem naprawdę się cieszę, że nie komentuję drugiej historii. Naprawdę się cieszę. Wszyscy pacjenci oraz personel oddziału zostali ewakuowani i są już bezpieczni. Taka sytuacja w szpitalu pojawiła się po raz pierwszy i jest dla personelu bardzo stresująca. W tym momencie pan narrator zapomniał dopowiedzieć kwestii, bo powinna ona brzmieć w ten sposób. Taka sytuacja dzieje się w szpitalu po raz pierwszy. W dniu dzisiejszym. Tymczasem do szpitala przyjechała policja kryminalna. Dobra, macie tam jakieś okna, nie wiem, drugie drzwi? Okien nie ma, drugie drzwi są, ale są chyba od środka zablokowane. Czy ten pokój ma połączenie z jakimś pomieszczeniem? Korytarz po drugiej stronie. Próbował kontaktować się ktoś, tą lekarką? Tak, telefon jest, próbowaliśmy dzwonić, ale nikt nie odbiera. Chyba zabrania jej odebrać. Panowie! Panowie, to jest dziewczyna tego bandyty. Ona była z nim, jak się rejestrował. Ta, to dziewczyna tego chłopaka? A ty co jesteś? Konfident? Nie, chwila, jestem z policji, ja nie powinienem tak mówić. Do szpitala wraca dziewczyna mężczyzny, który przetrzymuje lekarkę. 19-latka nie wie jeszcze, że jej chłopak brał udział w napadzie. Chodź ze mną. Gdzie jest to pomieszczenie ochrony? Proszę za mną. Twój chłopak jest podejrzany o napad na kantor. Pomóż. Doktor Dominika usunęła już większość kuli z nogi rannego bandyty. Nie radzi sobie jednak z odłamkiem, który utkwił bardzo blisko tętnicy. Jest roztrzęsiona, jednak wie, że każdy nieostrożny ruch może uszkodzić naczynie. Tymczasem mężczyzna zauważa kamerę monitoringu. Wiedziałaś, że tu jest kamera, prawda? Od początku wiedziałaś! Tak, Natan, wiedziałam, że tu jest kamera. Pracuję tutaj już od 12 lat! Nie rób mi krzywdy, proszę cię. Pewnie już wiedzą. Pewnie policja już tu jest. Wypuść mnie, proszę cię. Nie, musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc, rozumiesz? Nie mogę.
Błagam cię. Nie mogę, nie potrafię, nie w takich warunkach. Jak mi nie pomożesz, to trafię do pierdla, rozumiesz? To znaczy, Nathan, no w tym momencie obawiam się, że nieważne co zrobisz, i tak trafisz do pierdla. Pomóż mi. Patrz. Zobacz. To Kinia. Moja dziewczyna. Jest bardzo ładna. Ona mnie kocha, rozumiesz? Dzięki niej jestem lepszym gościem. Możemy stąd wreszcie uciec. Ale musisz mi pomóc, rozumiesz? Nie mogę. Musisz mi pomóc. Wracaj tu, rozumiesz? Wracaj, albo cię zabiję. Pomóż mi. No, słuchaj, posłuchaj, przyślij mi tu szybko chłopaków za te. Policjanci kryminalni wezwali już do szpitala antyterrorystów i negocjatora. Do ich przyjazdu jednak muszą działać sami. Chcą, żeby 19-letnia dziewczyna bandyty nakłoniła go, by wypuścił przetrzymywaną lekarkę. Ale przecież to jest niemożliwe, rozumiecie? On by tego nie zrobił, słyszycie? Panie policjancie, to jest niemożliwe! Nathan wygrał w totolotka 1 000 000 złotych. On by nie miał powodu, żeby na kantor napadać. Oszukał mnie! A to dziad! Ja przecież nie mogę w to uwierzyć. Masz telefon? Dlaczego on mi to zrobił? No przecież mi obiecał. Pytam, czy masz telefon komórkowy? Mam. Więc zadzwoń do niego i zrób wszystko, żeby się poddał. Ale przecież jeżeli ja to zrobię, to go wsadzicie. Jeżeli on zabije tą lekarkę, pójdzie do więzienia na całe życie. Rozumiesz? No rozumiesz to? Dzwoń. Dziewczyna bandyty jest w szoku. Nie miała pojęcia, że jej chłopak brał udział w napadzie. A teraz grozi lekarce. Halo, Nathan, to ja, Kinga, słyszysz mnie? Proszę cię, wypuść tę lekarkę. Tak, o wszystkim wiem. Policja tutaj jest, kazali mi z tobą rozmawiać. Proszę cię, kochanie, zrób to dla mnie. On chce, żebyście nam podstawili helikopter. Okłamał mnie, powiedział, że wygrał te pieniądze w totolotka, ja mu naprawdę uwierzyłam. I byłam pewna, że teraz będziemy szczęśliwi, a on wszystko zepsuł. No przecież to jest oczywiste, że nie dadzą nam żadnego helikoptera i że już nigdy, nigdzie nie wyjedziemy. Tymczasem na oddział wraca ordynator dr Piotr Wójtowicz. Jest bardzo zdenerwowany. Przez cały czas operował właściciela kantoru i nie wiedział, że uzbrojony bandyta przetrzymuje doktor Dominikę. Ale proszę pana, jak się mam nie denerwować? Nie udało nam się uratować tego właściciela kantoru. Także ci bandyci są teraz zabójcami. Jeden z nich siedzi tam z moją lekarką. Czekamy na negocjatora, czekamy na antyterrorystów. Na razie musimy sobie radzić sami. Ale co zamierzacie? Panie doktorze, proszę poczekać w drugim skrzydle. Dobrze. Robimy, co możemy. Informujecie mnie na bieżąco. Oczywiście. Ja się teraz autentycznie cały czas zastanawiam, jak w głowie Nathana wyglądała ta cała sytuacja, że on po prostu sobie wejdzie do szpitala, wyleczą go i sobie po prostu pójdzie do domu. Czy on myślał, że to będzie w ten sposób wyglądać? O, Ela. No i co się dzieje? Słuchaj, dzięki ci za ewakuację. Zajmij się personelem i pacjentami. Ja muszę zawiadomić blok operacyjny. Musi mieć 2 sale operacyjne w gotowości. Dobra. Dominika nie jest chirurgiem, może sobie nie poradzić. I co wtedy? To jest niebezpieczny bandzior, który razem z kolegami zabił niewinnego człowieka. Dlaczego nie miałby strzelić do lekarki? Doktor Dominika próbuje usunąć pozostałe odłamki kuli z nogi 20-latka. Dochodzi jednak do uszkodzenia tętnicy i poważnego krwawienia. Napraw to. Próbuję, nie ruszaj się. Zrobiłaś to nie specjalnie. Ruszaj się, nie zrobiłam tego specjalnie. Napraw to, błagam cię. Nie mogę. Nie mogę. Proszę cię, napraw to. Słyszysz? Nie dam rady. Wracaj tu, słyszysz? Napraw to! What the fuck? Tak serio, dobra. Tego się akurat nie spodziewałem. Nie spodziewałem się. Nathan, Jezus Maria, przerażasz mnie, gościu, przerażasz. Pani Dominiko! Ale nie, niech mnie pan puści, proszę. Pani Dominiko, tak, proszę się odejść, co się stało? Ja strzał słyszałem. O czym ci się, dziewczyny? 302. Cholera jasna, chłopak strzelił do tej lekarki, ale jej nie trafił. Słuchaj, musicie uważać, bo cały czas do niej mierzy. Zatamuj to, przecież. Zatamuj to. Proszę cię, zatamuj to! Olej, że do ciebie właśnie strzeliłem! Proszę, współczuj mi! Spójrz, mam tutaj zdjęcia mojej dziewczyny! Jacy my jesteśmy słodcy razem! No proszę, proszę, napraw mnie! Chłopie, strzeliłeś do kobiety. Podejrzewam, że będzie równie mało chętna do pomocy, co wcześniej. Nie mogę. Posłuchaj mnie. Posłuchaj.
Na pewno policja już o tym wie. Na pewno otoczyła szpital. Ucieknę, rozumiesz? Na jednym filmie widziałem, jak gościowi podkładają helikopter i ucieka. A, dobra. On całą wiedzę o napadach bierze z filmów. To wiele tłumaczy, o dziwo. Pomóż mi, słyszysz? Pomóż mi. Policja! Policja! Lecę do góry! Otóż broń! Otóż broń! Mielka, wszystko ja, Joela. Przygotujcie mi łóżko. Nie miałem tak skończyć. Już, w porządku, już. Spokojnie, już, Dominika, już. Już koniec, już. Skończyło się, w porządku. Już spokojnie. Ja mu dam coś na uspokojenie. Zostawcie mnie, słyszycie? To nie miało się tak skończyć. Spokój. W czasie, gdy policjanci obezwładniają rannego bandytę, doktor Wójtowicz podaje mu zastrzyk uspokajający. Trzeba to zatamować. A co z Dominiką? Wszystko w porządku. Wszystko ok. I widzisz, Nathan, dostałeś leki uspokajające i teraz chillera utopia. Można grać w CS-a, a oni niech ci nogę naprawiają. Wywalone. Trzeba było tak od początku. Dobra, się zaraz uspokoi. Dominika, chodź, dam ci coś na uspokojenie. Nie, nie chcę. Chcę iść do domu. Ktoś cię odwiezie, zabierz ją. Już, już. Jedziemy na tomografię. Proszę państwa, czujcie się, dobrze? Chłopaki, pilnujemy go cały dobra, czas. Dobra, już, chodź, chodź. Spokojnie, uspokoi się. Wszystko jest w porządku, już się skończyło. Byłaś bardzo dzielna. Wszystko w porządku. Ja nigdy w życiu się tak nie bałam. Ja naprawdę myślałam, że on do mnie strzeli, ja chcę po prostu iść do domu. Bo ja już miałam fajrant. No co innego by mnie porwał w godzinach pracy? W godzinach pracy to ja bardzo proszę, ale już miałam wolne, no! Bandyta, który został postrzelony podczas napadu na kantor, pomyślnie przeszedł operację. Jego stan był bardzo ciężki i lekarze uratowali mu życie. Teraz młody mężczyzna trafi do szpitala więziennego. Na oddziale czeka jego dziewczyna. Bardzo chce choć przez chwilę z nim porozmawiać. Nathan, jak się czujesz? Nathan, słuchaj, ja wiem, że kłamałeś, ale jakby się okazało, że jednak nie kłamałeś, gdzie ukryłeś pieniądze z loterii? Gdzie one są? Ja, zapomnij o mnie. Wracaj do domu. Odsuń się, nie wolno ci z nim rozmawiać. Jedziecie za nami, tak panowie? Tak, pojedziemy. Chwila, czekajcie, zastanawiam się teraz dosłownie. Czy oni tym ambulansem wiozą go do szpitala? Nie mogę w to uwierzyć. Na ile go teraz zamkną? Pewnie na jakieś 10 albo nawet 15 lat. To strasznie dużo. On nie chce, żebym czekała, ale ja będę, bo bardzo go kocham. Pacjentem szpitala jest specjalista medycyny naturalnej. Mężczyzna zasłabł, bo od miesiąca stosuje lewatywy i głodówkę. Okej, to jest odcinek, który też skomentujemy, zdecydowanie. Dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Oczywiście, jak zawsze na koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. No i oczywiście też napiszcie mi w komentarzach, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, bądź nie, no to też mi napiszcie, jeżeli wam się coś nie podobało, no duh. Generalnie nie będę oszukiwał, to wygląda w ten sposób, że to wy jesteście moim szefostwem. To wy decydujecie o mnie i o moim życiu i co robię na YouTubie, więc decydujcie, dobra? Ale bądźcie mili, dobra? Ja dla was byłem miły z reguły, prawda? Ja byłem miły, no nie raczej. Bądźcie mili też, proszę. No i dobra, jeszcze raz wam dziękuję i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze, za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.